Msza się odbywała w łaźni łańcuszkowej i my zrobili krzyż, stolarnia nam zrobiła, dębowy krzyż. I ten krzyż był w tym Domu Kultury, tam po tych, został tam jeszcze. I ktoś nam dał propozycję, że ten krzyż mają przynieść do tej łaźni. Nie? I postawili, z stoła zrobili ołtarz i ten krzyż stoł. Nie? No i ksiądz nawiązał, że to jest taki krzyż jakby procesyjny. Nie? Że... I było to... I później ten krzyż, jak było, jak, po pacyfikacji, to myśmy ten krzyż dali tam w to miejsce. Frekwencja była taka, że no, nie wszyscy się pomieścili w tej łaźni, nie? Bo to była tylko zmiana, ale ranna zmiana już przychodziła też, przyjeżdżali. No, było dużo ludzi, bardzo dużo było. No i postanowiliśmy, że zaczekamy na tą zmianę. I się okazało, że no, strajkujemy o tego Ludwiczaka, żeby go wypuścili. Ale ktoś tam powiedział, że druga zmiana, tam w niedzielę niedużo ludzi pracowało. Czekamy do poniedziałku na rano, nie? No i zapadła decyzja, że strajkujemy w ten poniedziałek. No i to było tak, że straszyli nas tam, nie? To jakiś tam samochód jechał, to ktoś tam krzyknął, jechał. Ja wróciłem do domu w tą niedzielę. No i tak, żeśmy się umówili. Ale od poniedziałku, jak przyszedłem do pracy, no to już nie szedłem do domu. Było tak, żeśmy weszli do komisji zakładowej i tam nawet Wielgus był od spraw takich finansowych tam miał i tam nawet pieniądze były, nie? I chcieli te pieniądze wziąć, mogli je wziąć, a ja mówię tak, wiecie co, no to się będzie nazywało, że my to zabrali, nie zostawili. No i potem znikły te pieniądze, ktoś tam, już nie wiadomo kto, ten co tam robił rewizję, no. Sztandar dwóch właściwie sztygarów, dozór. I na źle to zrobili, bo mogli powiedzieć przecież. Sztandar zabrali, bo to była taka sala tradycji, w tej sali tradycji ten sztandar był. No i wpisali się do zeszytu. To przecież mieli ten zeszyt zabrać, nie, albo nie wpisywać. No i także sztandaru nie, później nam zabrali ten sztandar. Ten sztandar wyniesiono z tej sali tradycji i jeden z tych sztygarów był Henryk Lewandowski z elektrycznego. Każdy oddział musiał wybrać swojego przedstawiciela, no i wybrali mnie. Byłem tam. No i tak się zaszło ten cały strajk. W poniedziałek, nie wiem na 100%, ale poszedł Płatek i Adam Skwira w trójkę i jeszcze ktoś tam poszedł do dyrekcji, nie? No ale tam już był komisarz i na ten temat w ogóle nie chciał rozmawiać. Mamy, że tłumaczył tym, że to jest zakład zmilitaryzowany i tak dalej, tam nie, że mamy podjąć pracę i tak ten poniedziałek był i wtorek tak samo. Było tak, że przychodzili takie kurierzy z innych zakładów, z kopalni. My wiedzieli, że ten... I później było, już dotarła do nas właśnie wiadomość, że na kopalni Staszic tam nie będzie ich tam spał. Kazali się rozejść, a jak się rozchodzili, to ich tam zeszli, spałowali ich tam. No i to myśmy podejmowali, właśnie na tym wtedy podjęto decyzję, że to my się będziemy bronić, jak nas będą bili. No i ten wtorek ksiądz Wolczyk znowu przyszedł i miał mszę odprawić, ale widział, że to taka gorąca sprawa i żeśmy różami tylko się modlili. Nie? Ksiądz Wolczyk widział, że to jak już tu szedł do nas, to widział na ulicy, że czołgi jeżdżą i w parku tam stały i mówi tak, że mszy nie będzie, tylko różaniec będziemy odmówić. No i odmówiliśmy ten różaniec i też tak z przerwami, bo zawsze ktoś tam krzyknął jadą, nie? I była przerwa. I właściwie tą ostatnią dziesiątkę my nie skończyli. Ja na powierzchni pracowałem wtedy, nie na warsztacie, to byłem na warsztacie. I w pewnej chwili wpada no, masę ludzi, może 200, 300. I ja ich zatrzymałem przy drzwiach, tam gdzie były obrabiarki, tokarki. Nie? Ja mówię, tu nic nie ma. Ja mówię, nie?
I oni pręty takie na, najpierw na nożyce ucinali. Nie? No i ja im wyłączył ten prąd. Bo widziałem, co się robi, nie? Bo to, żeby to pojedynczo, ale to wie pan, od razu trzech, czterech tam wkładał. No i było tak, że ja wykręciłem bezpieczniki. No i stanęło to. Ale przyprowadzili elektryka. No i on to załączył. I później było tak, kierownictwo moje, na przykład kierownik był wtedy na w pracy, został, bo no się nie mógł, nic nie mógł, co tyle ludzi robiło. I wsadzili znowu do tej nożycy, wie pan, i wybiło, prąd wybił. I ja nie wiem, co mi przyszło do głowy, i tam obstawione było cało oko tej nożycy, wszyscy czekali z tymi prętami. I ja mówię, wiecie, no i coś się zrobili, zębatka wyłamano, nie? Bo ten kawałek został w tej nożycach był. No i on tam przez kilka dni był później. No i dali spokój niby. Ale zawsze takie były, jedno było palenisko przygotowane już na rano niby, nie? I oni to, no fabryka się z tego zrobiła, bo kuli na tych kowadłach. No i znowu na szlifierki to chcieli szlifować, nie? I ja się obawiałem, że to grozi czymś wypadkiem. Nie? No i powiedziałem, że żeby tego nie robili. No ale to tak, ja mówię to na gorąco, no i tak rzeczywiście później robili. Organizacja była taka, że co godzinę, bo to była zima, było zimno i zrobiliśmy tak, że co godzinę zbieramy się, delegaci, nie wszyscy tam, nie, bo każdy był właśnie gdzieś tam się grzał. I delegaci z danego oddziału przychodzili na te spotkania. No i przychodzili już delegacje z innych zakładów też do nas, nie? I między innymi z Coigu przyszli też. Ja tam chodziłem do tego Konika, się nazywał Konik, tym przewodniczący, bardzo fajny facet. I się obawiałem, bo tam jak się wyszło, to trzeba było przepustkę wypisać, nie? Że tam będą te kopie. I z tego się obawiałem, bo oni się mnie pytali, czy ja go znam, nie? I powiedziałem, że nie. No i oni przyszli, że się przedstawili. Bo jeszcze było tak, że najpierw te czołgi, jak z parku wyjeżdżały, to koło tego Coigu w koło stanęli, nie? No jak te, tam 90% kobiet pracowało, jak widzieli, że te czołgi, no to wszyscy wyszli. No a ci tam zdążyli uciec z Solidarności, jako uciekli i przyszli tu do nas. No i później jak nas przesłuchiwali, to właśnie pytał się mnie, czy tam byli z Coigu. Ja mówię, panie, no głupa waliłem. Ja mówię, tam przecież 95% kobiet pracuje, nie? Ale nie, mówi, tylko ci z Solidarności, nie? No i on mówię, podobno byli. No i wtedy na mnie krzyknął, co to znaczy podobno, albo byli, albo nie byli. Ja mówię, wie pan, no bo my za każdym razem mnie tam nie chodzi, bo my się zmieniali na te spotkania, nie? Jak zimno było, to raz ja szedłem, raz ktoś inny szedł. No i słyszałem, że podobno byli. No ale uważałem, że na świadka do sądu się nie nadaje, bo w sądzie trzeba powiedzieć, albo byli, albo nie byli, nie? No. A kolega mój przesłuchany był i powiedział, że byli, nie? No i później go wezwano, przyszedł do mnie i mówi tak, dostałeś wezwanie na rozprawę tego Konika, jak sądzili, nie? I ja mówię, nie, a ja dostał. Ja mówię, a coś ci powiedział, jak się pytali o ciebie? No ja powiedziałem, że byli, no właśnie. No. Jedliśmy tak, że ja byłem raz w domu, nawet cały chleb tam przyniosłem, z domu mi to nadała, ale ludzie nam przynosili. Przez płot nam dawali i nawet papierosy dawali, bo ja nie palę, ale i koledzy i papierosy i cukierki nam dawali nawet. Także myśmy byli na terenie kopalni, a za płotem było tyle ludzi, wiele na kopalni było. Kopalnia żyje cały czas, nie? I pompy idą i tak dalej. Więc byli wyznaczeni ludzie z oddziału normalnie. Ci, co do pomp chodzili, elektrycy zjeżdżali, ratownicy nawet zjeżdżali na dół. Nie? A ratownicy zjeżdżali, ponieważ? No zastąpić ludzi takich, co tam były potrzebne gdzieś, nie? Nie pytam, bo może się mylę, panie Ludwiku, czy nie było pożaru wówczas na którymś pokładzie? Nie, nie. Wypadek był chyba w piątek przed stanem wojennym, prawda?
Nie przypominam sobie. A te warty chodziły dookoła, tutaj wyznaczył tak, pan? Tak, i każdy oddział miał wyznaczony teren. Tak, żeby wiedział, co się dzieje na tym terenie. Nie? No i myśmy mieli tam właśnie z tego warsztatu tam odcinek też przy płocie i tam chodzili te warty. A ludzie uciekali z kopalni? Wychodzili, nie? I później ktoś tam przytrzymał tą bramę i przychodzili do nas, do tego biura. Myśmy byli w biurze PRG, naszą siedzibę. I przychodzili, że chcą iść, nie? No to jak? Ja mówię, puśćcie ich, jak chcą iść, to niech idą, nie? A czy to nie było też związane, że 15 dostawali pieniądze? 15 myśmy zrobili tak, że no nie wszyscy od razu, ale żeby się zmieniali, nie? Bo to tak znali z oddziału, z każdy oddział miał przedstawiciela swojego, to więc swoich ludzi znał, nie? No i było tak, że żona przyszła tu moja, jeśli chodzi o mnie, to żona przyszła i ja te pieniądze pobrałem i dałem te pieniądze, nie? To był wtorek. No i mówi tak, i w ten wtorek mówi, jak się da, to będę widział, to po południu przyjdę tam, nie? No. No i tam coś zjadłem w domu, jeszcze przyniosłem tu na kopalnię, to był wtorek. I było tak, że nas straszyli tam, albo samochód przejeżdżał jakiś tam ciężarowy, albo na te czołgi już stoły, nie? I byli nawet na wieży, na szybie i patrzyli, te czołgi jechały tu od Kochłowic z tej strony, jeden po drugim. No i w parku tam stały i coś tak była organizacja, że te żołnierze byli głodni. Zumowcy mieli kuchnie polowe, a te żołnierze to im ludzie nosili, herbatę ciepłą. Czyli wtorek mniej więcej opowiedział nam pan. Gdy pan nam opowiedział środę od rana do momentu, kiedy wychodzi pan z kopalni. No, środa była taka, że przejeżdżali nawet i czołgi przyjechały tu pod dyrekcję, niby nie stanęli. No i całą dyrekcję zwolnili i okna kazali otworzyć, nie, bo się okazało, że zaczęli strzelać, ale ślepakami. Ci, co byli w czołgach, to odróżnili to, nie. No i ale my dalej trzymali ten, każdy swój dyżur miał i tam, gdzie u nas za warsztatem z dołu wyszły na drzewiarkach takie reduktory, tam części z napędu i tak dalej. Bo mówili, że tam jakoś tam barykadę zrobili, to nie było żadna barykada. No i o godzinie rano, gdzieś tam przed 10, przyszła delegacja. Delegacja, pułkownik był, szefem był ten pułkownik Gębka. No i mówi tak, było takie spotkanie, wszyscy żeśmy się zebrali tam przed łaźnią, tam taki był nasypany jakoś tam samochodem i on wszedł na to i ja też zaczęli tam ryczeć i krzyczeć i ja mówię, uspokójcie się, przyjechali, wojsko przyjechało i niech wypowiedzą to, co chcą. No i się jakoś tak posłuchali. No i pułkownik Gębka zaczął mówić, no pierwsze zdanie prawdę powiedział, że jego ojciec na tej kopalni pracował. No a później, że wszyscy pracują, tylko kopalnia wujek stoi, nie? I zaczęli gwizdać, ryczeć. No i nie miał nic do gadki. I wychodzili i ja go złapałem za rękaw. I ja mówię, panie pułkowniku, widzi pan, co się tu robi, nie? Ustaliliśmy, że jak wojsko wkroczy, to my opuszczamy kopalnię. A my nie są żadne bandziory, żeby tu zumowcy były. Wojsko nie jest od tego są służby porządkowe, mi powiedział. I macie czas, publicznie to powiedział. To była 10, bo spojrzał na zegarek i mówi tak, godzinę czasu, nie? Za godzinę. No i się okazało, że nawet te godziny nie dotrzymali.